niesamowicie pyszny i kremowy sos kurkowy z boczkiem, który możecie wymieszać z makaronem albo tak jak ja z kluseczkami. Zaczynam od drobnego posiekania jednej większej cebuli. W drobną kostkę kroję także surowy wędzony boczek. Na patelni rozgrzewam troszkę oleju, wrzucam boczek, a gdy puści swój własny tłuszcz, dorzucam także cebulę. Smażę wszystko do lekkiego zrumienienia, następnie dodaję opłukane pod bieżącą wodą i osuszone na papierowym ręczniku kurki. Smażę wszystko jeszcze przez kilka minut, żeby grzyby zaczęły oddawać smak. Dorzucam pokrojony w plasterki czosnek. Teraz na patelnię wlewam śmietankę, kremówkę, dokładnie to wszystko mieszam, doprawiam solą, a także pieprzem, dużą ilością pieprzu, no i dodaję starty ser parmezan. Wszystko ponownie dokładnie mieszam, no i to już finisz, zielona pietruszka i po kolejnym dokładnym wymieszaniu mój sos kurkowy z boczkiem jest gotowy. Prawda, że pysznie wygląda? To jednak jeszcze nie koniec. Podam go z kluseczkami gnocchi. Równie dobrze sprawdzi się jednak także makaron. Tym razem użyłem kluseczek sklepowych, ale czasem robię je też sam. Link do przepisu znajdziecie w opisie tego filmu. Warto zachować troszkę wody z gotowania kluseczek lub makaronu, aby później rozrzedzić nią sos, który czasem lubi za bardzo zgęstnieć. Gotowe danie posypuję jeszcze odrobiną startego parmezanu i posiekanej natki pietruszki. No i tak właśnie się to prezentuje. Pełną listę składników znajdziecie w opisie do tego filmu oraz na stronie polecamprzepis.pl.